Jeżeli mógłbyś wybrać dowolną supermoc, którą zdołałbyś posiąść w kilka chwil, co by to było? Znakomita większość osób wybrałaby możliwość wpłynięcia na decyzję innych osób, bo czyż ta moc nie byłaby najbardziej przez nas pożądana? Nasz szef dałby nam podwyżkę, jaką byśmy tylko sobie zażyczyli, sprzedawcy w sklepach oddaliby nam swoje produkty za pół darmo, a najpiękniejsze kobiety na świecie byłyby oczarowane naszą osobą. Wszystko, co tylko zapragnęlibyśmy mieć, byłoby nasze, ponieważ przekonalibyśmy każdego do zmiany zdania na nasze. Piękne, prawda? A co, gdybym powiedział ci, że każdy z nas może posiąść tą supermoc na własność? Dziś chciałbym przedstawić ci Roberta Cialdiniego, mistrza słowa i eksperta ludzkiego charakteru, który dzięki swoim technikom manipulacji pokazuje, jak wpływać na każdego człowieka. Z tej strony Tomek z kanału Sprytny Pieniądz. Witam was bardzo, bardzo serdecznie. W tym wideo pokażę wam aż 6 niesamowicie skutecznych technik manipulacji, jakich Robert Cialdini uczy w swojej książce Wywieranie wpływu na ludzi, teoria i praktyka. Warto jednak w tym miejscu zaznaczyć, że moim zadaniem nie jest tylko pokazać ci, jak skutecznie wpływać na ludzi, ale również nauczyć cię, jak bronić się w sytuacji, w której my sami stajemy się celem ataku manipulacyjnego. Przejdźmy zatem do samych zasad. Pierwszą zasadą wpływu na ludzi jest reguła wzajemności, która polega na tym, iż osoba, która otrzymuje jakąkolwiek przysługę od innego człowieka, stara się odpłacić mu tym samym gestem. Co ciekawe, reguła wzajemności jest na tyle silna, że bardzo trudno się jej oprzeć. W latach 70. XX wieku ogromną popularność, jak również dobra materialne, zdobyła wywodząca się ze wschodu sekta Hare Krishna, stosując właśnie zasadę wzajemności. Najskuteczniejszym sposobem na zdobywanie środków materialnych na rozwój owej sekty była publiczna zbiórka środków od zupełnie nieznanych osób. Taktyka Hare Krishny polegała na tym, że zanim jakiś członek sekty zwracał się o datek do przypadkowej osoby, inny wyznawca wcześniej obdarowywał przechodnia książką, miesięcznikiem czy też nawet kwiatem, a następnie odchodził bez słowa. Pozostawiony sam sobie przechodzień nie miał jak wdzięczyć się za niespodziewany i niechciany prezent, ale tutaj zaraz pojawiał się inny członek sekty, prosząc o datek. W związku z tym dana ofiara, chcąc jak najszybciej pozbyć się nieprzyjemnego uczucia nieodwzajemnienia przysługi, dawała datek na cele kultu religijnego, po czym wyrzucała podarunek do kosza. Po kilku chwilach wyrzucony podarunek zostawał wyciągnięty z kosza, aby zostać użyty po raz kolejny. W normalnych okolicznościach pytanie o datek nie odniosłoby żadnego skutku, ale akurat w tym momencie był to strzał w dziesiątkę. Drugą taktyką wywierania wpływu na ludzi jest teoria zaangażowania i konsekwencji, która mówi, że jeżeli podejmujemy określone działania, stajemy po określonej stronie i trzymamy się raz podjętej decyzji. Nasza natura jest tak skonstruowana, że gdy podejmiemy działanie i opowiemy się za jakąś opcją, trzymamy się jej w sposób konsekwentny. Badanie dwójki psychologów Knox i Inkster wykazało, że bezpośrednio po obstawieniu konia w wyścigach konnych ludzie byli znacznie pewniejsi wygranej konia, na którego postawili pieniądze, niż bezpośrednio przed wykupieniem kuponu. Kiedy zajmujemy już określone stanowisko w danej sprawie, uruchamia się w nas silny nacisk na zachowanie konsekwentne i zgodne z tym, w co już się zaangażowaliśmy. Sprzedawcy, doskonale zdając sobie z tego sprawę, naciskają na klientów na to, aby zajęli oni określone stanowisko w danej sprawie. W salonie samochodowym czy też podczas oglądania nowego mieszkania sprzedawcy pytają, niby to z ciekawości, czy ten samochód się Państwu podoba? Czy dobrze się prowadzi? A czy okolica wokół mieszkania jest dla Państwa odpowiednia? Jeżeli potwierdzimy, podejmujemy określone działanie i zajmujemy postawę w stosunku do danej rzeczy. Chcąc być konsekwentnym, podążamy za raz podjętym działaniem, kupując często rzeczy, które na początku mieliśmy tylko obejrzeć. Trzecią techniką manipulacyjną jest społeczny dowód słuszności. Zadam ci teraz pytanie. Gdybyś miał wybrać zakup tej samej książki, po tej samej cenie, u dwóch różnych sprzedawców, wiedząc, że w pierwszej księgarni kupiło tą książkę 1000 osób, a w drugiej zaledwie 3 osoby, którą wybrałbyś księgarnię? Znakomita większość osób wybrałaby tą pierwszą. Społeczny dowód słuszności polega więc na podejmowaniu decyzji, sugerując się decyzjami już podjętymi poprzez inne osoby. Skoro kilkaset osób podjęło już tą decyzję, to nie może być ona zła, prawda?
Tak właśnie myśli nasz mózg. Zrzuca ciężar podjęcia decyzji, która jest ciężka i może nie być trafna na inne osoby. Oczywiście sprzedawcy wykorzystują bezlitośnie tę zależność, cały czas podkreślając, ile to tysięcy zadowolonych klientów skorzystało już z ich usług. Społeczny dowód słuszności nie ogranicza się jednak jedynie do zakupów. Zobaczcie na YouTube'a. Kiedy widzimy, że dane wideo ma kilkadziesiąt tysięcy wyświetleń, chętniej w nie klikniemy. Tak samo zresztą chętniej zasubskrybujemy kanał, który ma na przykład 100 tysięcy subskrypcji, niż ten, który ma ich zaledwie 100. Jak widzicie, społeczny dowód słuszności towarzyszy nam wszędzie. Warto jednak zdać sobie sprawę z tego, że społeczny dowód słuszności może zostać sfałszowany lub zmanipulowany. W związku z tym zawsze warto kontrastować go z naszą indywidualną oceną sytuacji. Kolejną techniką manipulacji jest lubienie i sympatia. Polega ona na bardzo prostym i oczywistym założeniu, że ludzie wolą mówić tak osobom, które lubią i znają. Jakie jednak cechy musimy posiadać, aby inne osoby nas polubiły? No cóż, najoczywistszym aspektem jest atrakcyjność fizyczna. Fizyczne piękno człowieka zdaje się przekładać na cechy psychiczne, takie jak talent, inteligencja czy uprzejmość. W konsekwencji osoby atrakcyjne potrafią skuteczniej wpływać na nasze postępowanie i opinie. Nie załamujcie jednak rąk, kiedy nie posiadacie urody Adonisa, a bliżej wam do Ferdynanda Kiepskiego. Kolejną cechą, która sprawia, że dana osoba może nas polubić lub nie, jest podobieństwo. Jeżeli ubieramy się podobnie, wyznajemy te same zasady, tudzież interesujemy się tymi samymi aspektami życia, co nasi rozmówcy, łatwiej zdobędziemy ich sympatię, niż stojąc w opozycji do nich. W związku z tym fan muzyki heavy metalowej będzie miał ogromne problemy z nawiązaniem poprawnych kontaktów z osobą interesującą się muzyką klasyczną i wybierającą się do opery kilka razy w miesiącu. Następnym czynnikiem, który wpływa na poziom sympatii do drugiej osoby, jest to, ile razy spotkaliśmy się z nią i jakie były nasze emocje związane z tymi wydarzeniami. Jeżeli chłopak spotka się z dziewczyną na pierwszej randce i wypadnie pozytywnie w jej oczach, kolejne spotkania będą umacniać jego wizerunek w oczach wybranki serca, a także potęgować pozytywne skojarzenia z jego osobą. Piątą techniką wpływu na innych jest autorytet. Amerykański profesor Stanley Milligram w 2008 roku przeprowadził serię bardzo ciekawych badań. Polegały one na aplikowaniu przez niczego nieświadomego badanego impulsów elektrycznych na polecenie podstawionego naukowca podstawionemu badanemu. W rzeczywistości badany oczywiście nie otrzymywał żadnych wstrząsów elektrycznych. W pewnym momencie badania miał on jednak zacząć apelować o zaprzestanie kolejnych coraz to bardziej silnych wstrząsów. Naukowiec miał jednak nakazywać badanemu kontynuowanie działania wbrew jego woli. Rzeczywistym celem badań było sprawdzenie, jak wiele bólu jest w stanie zadać niewinnej ofierze zwyczajny człowiek. Wyniki badań okazały się niepokojące. Z 40 badanych osób nikt nie wycofał się z eksperymentu, kiedy ofiara, której zadawano wstrząsy elektryczne, zaczęła prosić o zaprzestanie działań. Jak wyjaśnić tego typu przerażające wyniki? Milligram sądził, że znalazł odpowiedź. Chodziło tutaj o rolę podstawionego naukowca, który przebrany w fartuch nakazywał kontynuowanie badania. Osoby biorące udział w eksperymencie nie zgadzały się z tym, co robią, ale potęga autorytetu nakazywała im posłuszeństwo. Jak pisał Milligram, głównym wynikiem tej serii badań jest stwierdzenie krańcowej skłonności dorosłych ludzi do uczynienia niemal wszystkiego, byle spełnić polecenie autorytetu. Co ciekawe, autorytet możemy uzyskać poprzez bardzo proste zabiegi. Same symbole władzy i autorytetu, takie jak ubiór, tytuł czy nawet samochód, mogą wpłynąć na inne osoby w taki sposób, że z automatu przypiszą nam określoną wyższą pozycję i tym samym autorytet. Przykładem mogą być reklamy leków polecanych przez lekarzy bądź innych specjalistów. Szóstym sposobem wpływu na innych ludzi jest zasada niedostępności. Jeżeli dany produkt lub usługa jest dostępna tylko przez krótki czas, ludzie przypiszą im z automatu większą wartość. Widząc, że na przykład określona promocja w sklepie trwa jedynie do ostatniego dnia miesiąca, chętniej skłonimy się do zakupu, niż w przypadku, gdyby dane towary były dostępne cały czas w ofercie, nawet gdyby cena była identyczna. Reguła niedostępności osiąga swój cel z dwóch powodów. Po pierwsze, rzeczy trudno osiągalne są dla nas cenniejsze. Po drugie, nieosiągalność jakiejś możliwości oznacza utratę swobody wyboru i działań, co powoduje cierpienie. Chcąc go uniknąć, korzystamy więc z oferty. Wyniki badań przekonują, że ograniczenie dostępu do jakiegoś dobra powoduje, że ludzie bardziej pragną je posiąść i postrzegają je w lepszym świetle.
Co ciekawe, presji wynikającej z niedostępności trudno przeciwstawić się siłami samego rozumu, gdyż w grę wchodzą wtedy nasze emocje. Następnym więc razem, kiedy zobaczycie promocję na Black Friday, zanim podejmiecie decyzję, ochłońcie i zastanówcie się, czy na pewno potrzebujecie danej rzeczy. Jak widzicie, technik manipulacji i wpływu na drugą osobę jest naprawdę, naprawdę sporo. Mam nadzieję, że to wideo po pierwsze dostarczyło Wam wartościowej porcji wiedzy na temat manipulacji, po drugie uświadomiło Wam, na co należy uważać. Jestem niesamowicie ciekaw, która technika manipulacji spodobała Wam się najbardziej. Zostawcie krótki komentarz pod tym wideo. Dzięki wielkie za uwagę i do zobaczenia wkrótce.